Cześć, tu Natalka i Kuba. Dzisiaj przyjechaliśmy do Parku Jurajskiego w Bałtowie. Kupiliśmy bilety przez internet, więc nie musimy stać w kolejce. Koniecznie się poszmalujcie, bo tu jest dużo przestrzeni na słońce. Idziemy najpierw zwiedzać Park z dinozaurami. Jak jesteście z małymi dziećmi, które nie dają rady chodzić, to możecie wypożyczyć sobie taki wózeczek i będziecie ich wozić. Zobaczcie, 500 milionów lat temu pojawiły się właśnie takie stworzenia. Idziemy przez różne epoki i możemy zobaczyć, jak w różnych epokach wyglądały zwierzęta i dinozaury. Tu zaczynają się już pole. Takimi autami kiedyś jeździli na ekspedycje. Coś znalazłam, szukam dalej. Wykopałem jakiś ogon. Ciężki chyba, nie? Tak, trochę tak. Tu jest skała. Widzimy, to jest muszelka. Nie zawsze nam się... Zobaczcie, kiedyś tak dawno, dawno temu mieszkali tak ludzie. Niektóre wyglądają naprawdę na strasznie. Obczajcie tego koleżkę. Nasza tylek ma takie małe łapki. Oglądajcie epokę lodów, to w ogóle jest maniek. W przerwie zwiedzania macie dużo placów zabaw. Idziemy do oceanu. Tu ogląda się w specjalnych okularach 3D. Właśnie wyszedłem z oceanarium i tam się bałem, więc jeżeli tam jesteście z małymi dziećmi, zatrzymajcie je za ręce. Zaraz będziemy płynąć tratwą. Wchodzimy do parku rozrywki. Zobaczymy, czy tam będzie fajnie.
tu jest strefa dla najmniejszych maluszków. Idziemy dalej. Od 8 lat, dlatego na ten statek nie możemy pójść. Dzisiaj jest bardzo gorący dzień, mamy lodowe orzeźwienie. Kolejka to na samą atrakcję od 10 lat, trochę słabo. Ta łańcucha jest od 5 lat. Czyli dla mnie. A ta duża jest od 7 lat, czyli dla mnie. To jest naprawdę dużo atrakcji dla dzieci. Teraz takim autokarem pojedziemy na safari. Jak myślicie, jedno z nich to Bambi? Bardziej to jest Bambi. Właśnie skończyliśmy zwiedzanie w safari. Polecamy wam jazdę autobusem, bo pani bardzo fajnie opowiada. A teraz idziemy do parku miniatur. Zobaczymy, czy tam jest fajnie. Zobaczcie, to jest Marvel. Tutaj wydaliśmy na żywo. Te zamki są zrobione bardzo szczegółowo. Ktoś musiał włożyć bardzo dużo pracy. Prosimy o ostrożność. Eksponaty nie są lekko odporne. To chyba znaczy, że dzieci mogą łatwo to zepsuć. Kazimierz Dolny, tutaj byliśmy i mieli białą czapkę. Kolejka. Zobaczcie, czy my jedziemy. Jakbyście zgłodnieli, to tu jest dużo restauracji, w których możecie sobie zjeść. Właśnie wybieramy się na roller coaster. Zobaczcie, jakie to jest wysokie. Tylko uważajcie, dziewczyny! Mam tego dopiero tam, na górę. Moja przygoda się zaczyna. Słyszycie małego? Chyba są blisko. Dawaj!
to było? Super! Idziemy do sabatówki spotkać czarownicę. Chodźcie z nami. Za szerokimi dolinami, za gęstymi lasami było królestwo. Król rządził tym królestwem. Miał on córkę. Idziemy trasą odważnych. Tutaj jest tunel strachów. Idziemy. Ja się nie boję, ale wy może trochę. Kuba, boisz się? No dobra, czekaj, odpocznę. Stój. Boisz się? Stój, może Iga dojdzie do nas. Bo już... Uważajcie, bo to jest trochę niskie. Kończymy zwiedzać sobotówkę, to jest naprawdę fajne. O 12, 14 i 16 są pokazy bardzo fajne, więc warto pójść. Chcieliśmy wejść do kina 5D, ale jest bardzo mało miejsc i musimy czekać. Na razie pływam mamę z Kubą i zaraz będę pływać ja z mamą. Ciekawe, czy jazda tym autem jest fajna. Jestem za mamę. Jesteś. Patrz, jedyna talka, kibicujemy jej. Tu ma z nas klasnie zgłodnieć. Idziemy zobaczyć zwierzenie eksternie. Chodźmy. Hej! Wild Wondów nie za ładnie pachnie. Zobaczcie, lemur wyszedł sam z klatki, dziwne. Tradycyjnie idziemy zobaczyć, czy są jakieś fajne pamiątki. Zobaczcie, jakie kupiliśmy sobie pamiątki. Magnesik, dinuś i czapeczka. Właśnie skończyliśmy zwiedzenie. Kuba, jakie były twoje trzy najfajniejsze atrakcje? Moje trzy ulubione atrakcje. Pierwsza, takie trampoliny z linami,
dzięki których można było wysoko skakać. Drugie, było te safari, gdzie można było jeździć. A trzecie, była ta pani tleselka dla zwierząt. W Bałtowie spędziliśmy 6,5 godziny, więc przygotujcie się na cały dzień. Jedzenie, wejście, picie, bo naprawdę można się zmęczyć. Pamiętajcie o kremie i nakrycia głowy. Jedziemy do domu. Pa, pa i do zobaczenia. Pa, pa, do zobaczenia. Fajne jest to, że w Bałtowie dbają o nasze bezpieczeństwo. Na większości atrakcji obsługa przed wejściem psika nam ręce płynem dezynfekującym. Na niektórych atrakcjach musicie mieć maseczki, więc weźcie. A na przykład w Kuliczkowie dostaliśmy jednorazowe skarpetki. Przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności. Tam nie było nic trudnego, więc jednak wieżka dla mnie i jedna dla nas. Zmęczenie. Spędziliśmy tam prawie cały dzień. Jak weszliśmy do auta, to prawie od razu zasnęliśmy. Więc dlatego 5 gwiazdek dla mnie i 5 dla Kuby. Zainteresowanie. Tam było ekstra. Ani przez chwilę się nie nudziłem, więc 5 gwiazdek dla mnie i 5 dla Natki. Cena. Bilet może nie jest najtańszy, ale jak weźmiecie sobie pakiet kompleksowy, wtedy będziecie mieli wszystkie atrakcje za darmo. Nie musicie dokupywać już żadnych żetonów albo wejściówek, więc dlatego 3 gwiazdki. Na niektórych wakacjach. Na niektórych. Na niektórych wakacjach. Na niektórych atrakcjach.